Co on myśli, czuje i zamierza? To czytanie lubią wszystkie moje słuchaczki i słuchacze, dlatego zrobimy sobie aktualizację dzisiaj tego czytania. Czyli myślcie o waszym ukochanym, ukochanej, o waszej ukochanej osobie, za którą tęsknicie, a ja wylosuję karty dla was. Zanim to zrobię, oczywiście witam was wszystkich serdecznie. O szczególnie tych nowych widzów, którzy znaleźli dopiero mój kanał. Zasubskrybujcie koniecznie mój kanał z dzwoneczkiem właśnie dziś, a dostaniecie codziennie takie wróżby miłosne, które dadzą wam troszkę otuchy, wzmocnią was, pocieszą, dadzą nadzieję. Oczywiście bardzo proszę was, napiszcie w komentarzach, czy te wróżby rezonują z wami. Jestem bardzo ciekawa, i ważna jest dla mnie ta wymiana energii. Proszę o lajki. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Możecie nabyć je poprzez napisanie do mnie e-maila. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym filmikiem i w komentarzach. Ja zapraszam. Wróżby indywidualne oczywiście opierają się na Waszych osobistych zdjęciach, datach urodzenia i Waszych konkretnych pytaniach do kart. Oczywiście ja powiem o warunkach takich wróżb indywidualnych. Zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. A teraz, kochani Państwo, zaczynamy. Pytanie dzisiejsze do kart jest, co on myśli, czuje i zamierza. Jego myśli. Jego myśli. Jego myśli. Jego uczucia. Jego zamiary. Tutaj mamy już na spodzie kart w przełożeniu, kart Lenormanda, że on was tutaj gdzieś podgląda, tak? Czy na Instagramie, na Facebooku, na WhatsAppie, na jakichś tutaj waszych, nie wiem, środkach tych takich społecznościowych, tak? Czy jak to się mówi, no, online, tak? On gdzieś was już podgląda. Wy też jego może podglądacie, co postujecie, jakie macie zdjęcia, co piszecie, jak wyglądacie, tak? Także tutaj jest, no, obserwacja, czyli jakby was śledził online, no i przypatruje się wam, tak? Obserwuje, czy postujecie może z kimś zdjęcia, czy same, czy może macie już kogoś nowego, tak? Także tutaj jest ten temat i być może też obserwuje i się namyśla, co ma właśnie w tej sytuacji zrobić. Tutaj, co on ma w głowie? W jego głowie krążą emocje, dużo emocji i ma do was emocje, które rzeczywiście on czuje, widzi i obserwuje. I ma tutaj chęć, by się pogodzić, by znów nastąpiła harmonia i balans w waszych kontaktach. Jesteście też dla niego bardzo atrakcyjne, seksowne. Podobacie mu się jako kobieta. Jesteście piękną kobietą, którą on pożąda wręcz, tak? Która mu się bardzo podoba. Tutaj jesteście wy, w jego głowie, w jego myślach, w jego zawirowanych emocjach, tak? Które pływają w tej wewte, jesteście na pewno wy, osoby pytające. Czyli w jego głowie, direkt chciałam powiedzieć, czyli prosto w głowie jesteście właśnie wy. I tutaj wy jako piękna osoba, piękna kobieta, piękna, no piękna postać. I tutaj właśnie on pragnie z wami konkretnie
balans, harmonię, zgodę, piękną znowu atmosferę, tak, która się niestety gdzieś tam zagubiła, zburzyła. I on myśli o tym, żeby to odnowić. W jego sercu nieklarowność, zamieszanie, rozczarowanie, bardzo ciężki moment, niejasne uczucia, niejasna sytuacja i on pragnie znowu kontaktów, pragnie połączyć znowu się z Wami, komunikować, pisać, odzyskać znowu kontakt z Wami. Te pomosty mają Was oczywiście znów połączyć, tak? On szuka kontaktu do Was, dlatego Was podgląda gdzieś tam na jakichś mediach społecznościowych. Chce nowego początku, chce, jak to się mówi, uleczenia wszystkich tych chorych jakichś spraw, tak? Chce nowej szansy, chce kontaktu, chce Wam napisać, chce odnowić to wszystko, co było i chce nowej szansy. Myśli o tym, by znowu był jakiś kontakt, by się spotkać, zobaczyć, napisać, wymienić znowu słowami pięknymi. I tutaj jest marazm jakiś w sercu, zamieszanie, no, niespełnienie, niezadowolenie, rozczarowanie, smutek, żal, rozpacz po tym, co się stało, że się to wszystko zepsuło, runęło, nie udało. I on szuka właśnie do Was tutaj poprzez, nie wiem, środki jakiegoś tam, nie wiem, online, tak, masowego przekazu, jak to się mówi, społecznościowe, tutaj te kanały, tak, szuka do Was kontaktu. Także myślcie, że on chce emocjonalnie znowu mieć z Wami więź, kontakt, że on chce napisać, że on chce odzyskać znowu emocjonalnie z Wami, no tutaj jakaś energię razem, tak? Jakieś połączenie znowu. Także myślcie o tym lub wiedzcie o tym, że będzie tu jakiś kontakt. Jeśli czekacie na to, tak? Co jest w jego zamiarach? W jego zamiarach jest na razie niepewność, niezdecydowanie. On jakby był tutaj na rozdrożu dróg, tak? Nie wie, co zrobić, nie wie, jaką decyzję podjąć. No jest dlatego pasywny, tak? Bo się zastanawia, myśli, nie wiem, wątpi, czy to jeszcze ma sens, czy to się uda, czy ma napisać, może ma jakiś lęk też. Być może ma dwie opcje, być może ma Was i jeszcze jakąś inną opcję, otwarte drzwi, tak, gdzieś. Być może ma po prostu taką jakąś, nie wiem, myśl, że wrócić czy nie wrócić, tak, czy pójść już zupełnie w inną stronę, w stronę innej jakiejś partnerki. Czy napisać, czy nie napisać, tak? Czyli tutaj widzimy no naprawdę totalne niezdecydowanie, ponieważ właśnie między Wami jest śmierć, czyli coś umarło. I on ma zamiary takie, plany takie, by to się odnowiło, jak Feniks z popiołów, tak? Jak Feniks z popiołów, jakby tutaj zmartwychwstanie, narodzenie się czegoś na nowo, ale oczywiście ważna jest też zupełna transformacja, czyli przemiana absolutna wszystkiego, tak? Żeby nie było tak jak kiedyś, żebyście nie byli sfrustrowani znów, żeby nie nastąpiły znowu jakieś kryzysy poprzez te same błędy. Natomiast on by chciał, żeby to się znów odnowiło, by to zmartwychwstało, urodziło się na nowo w kierunku, widzimy tutaj konkretnie związku, relacji miłosnej, tak? Ponieważ mamy pierścionek, czyli on by chciał, żeby to, co teraz umarło, to, co teraz po prostu jest między Wami zupełnie zablokowane, stracone, zniszczone, by to odrodziło się i na pewno by to z tego... Znaczy on pragnie znów relacji, powiedzmy sobie wprost, tak? On pragnie znów, by się narodziła ta piękna relacja, ta piękna właśnie wibracja, która była wcześniej, tak? Byście czuli, że jesteście ze sobą w relacji lub byście właśnie spróbowali jeszcze raz mieć ze sobą jakąś piękną relację, związek. I on tego pragnie. Tutaj pierścionek, który kończy to czytanie, jeśli chodzi o zamiary, no to tutaj mówi to wszystko, tak? Ta karta jest bardzo wymowna. Czyli czego on pragnie, czego on zamierza, co on planuje, chciałby znowu z Wami związku. Teraz jak popatrzę tutaj na to czytanie, jego myśli, uczucia, zamiary. Owszem, jest niezdecydowany, ma marazm po prostu w sercu, uczuciowy, emocjonalny, jakiś taki niepokój, marazm, negatywność, ale on wie, że ma jeszcze ciągle do Was tutaj uczucia w głowie, w sercu.
uczucia, które nie dają mu jakby spokoju, tak, na poziomie mentalnym. Chciałbyś to, co umarło, to, co jest absolutnie między wami teraz zakończone, chciałby się znów narodziło, chciałby kontaktów z wami, chciałby tutaj, by nastąpiła zgoda, harmonia, piękna energia, znowu damsko-męska, piękne, znowu harmonijne chwile, balans. Jesteście dla niego atrakcyjne, on myśli o was, ma tylko was w głowie, widzę. I jak się tu pogodzić, jak tu znowu przywrócić tą piękną harmonię, która była, te wibracje miłosne, które były między wami, ale niestety umarły. Jak przywrócić tutaj ten kontakt, by nie palić mostów, by powrócić, by się spotkać, by napisać. On myśli o tym cały czas, o pogodzeniu się. Natomiast jego pragnienia są, by zbudować z wami jeszcze raz, na nowo, od zera, od nowa związek, by ratować ten związek, który tu umarł, tak? By dostać nową szansę, by wyleczyć wszystko to, co zostało zniszczone, zrujnowane, zepsute, by dać jeszcze jedną szansę wam, temu związkowi, by jeszcze raz spróbować, ponieważ nie wychodzicie mu jakby z głowy, nie może on o was zapomnieć. Takie coś tutaj mam, że cały czas jesteście u niego silnie w głowie i emocje on ma po prostu duże do was. Obserwuje was dlatego tutaj w internecie, tak? Gdzieś patrzy na was, obserwuje, patrzy, śledzi, patrzy na każde wasze nowe zdjęcie, które dajecie. Jak tutaj popatrzę jeszcze dokładnie na ten rozkład kart, to widzę, że właśnie to, że ma on duże emocje, kierują nim jego właśnie zachowaniem w ten sposób, że on chce jeszcze do was napisać, że on jeszcze będzie pisał i szukał kontaktu, odnawiał ten kontakt. On tęskni za tym związkiem z wami. Nie wiem, byłyście dla niego ważne i nie może o tym związku i o was zapomnieć. Pomimo, że jest dzisiaj taki wątpiący, niezdecydowany i ma jakiś taki marazm, zamieszanie w sercu, pomimo to chce tych kontaktów do was. I na pewno ma uczucia do was i tęskni za tym związkiem z wami. Myśli o tym związku, który był, który umarł. Nie wie, co zrobić. Być może jest niepewny, dlatego że boi się, jak wy zareagujecie również na jego kontakt. I ma jakąś taką w sercu, nie wiem, rozterkę, pustkę, żal, rozczarowanie, smutek, rozpacz. I z tej rozpaczy, jakby marazmu, nie może sam on wyjść. Także takie karty tutaj mi wychodzi, takie piękne czytanie. Zobaczmy może jeszcze, kochani, jaka energia jest ważna dla was. Na zakończenie. Proszę o radę oraklu energetycznego. Proszę o radę i wskazówkę. 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 O, już mam kartę. Community. A community, czyli widzicie tutaj, co ważne jest, nie wiem, może przez jakieś kontakty macie się, przez jakichś znajomych, przyjaciół, kontakty macie się porozumieć, może, nie wiem, dzięki przyjaciołom, dzięki wspólnym jakimś znajomym. Community jest również oczywiście te socjalne netzwerki poprzez internet, tak? Tam też jest community, to też jest community online, tak? Myślę, że tutaj bardziej w tym kierunku to ma pójść, że poprzez community, czyli jakieś właśnie socjalne tutaj kontakty w internecie, nie wiem, grupy online, jakieś tam kontakty się możecie wy również skontaktować. Lub przez jakichś znajomych, przyjaciół, lub gdzieś będziecie w towarzystwie wspólnym i spotkacie się tam, będziecie rozmawiać, tak? Czyli gdzieś, gdzie będzie też więcej ludzi, no ale powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszych czasach community jest również właśnie w internecie, tak? Tam jest, no, wiele kontaktów macie wspólnych, być może właśnie poprzez internet lub jakichś wspólnych znajomych tutaj macie się skontaktować. Być może, no pomyślcie, pomyślcie, co jest tutaj na rzeczy, tak? Bo community jest tutaj energia, która może wam w tym pomóc, by się właśnie skontaktować, no, żeby jakieś odzyskać kontakty, tak?
Dziękuję serdecznie, kochani Państwo. Życzę Wam wszystkiego dobrego i oczywiście spełnienia marzeń, jeśli chcecie, by się rzeczywiście z tą osobą kochaną spotkać. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.